Hej, tu Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film z Parku Narodowego Yellowstone. No i co tu będzie? Słuchajcie, będą gejzery, będą gorące źródła, będzie kanion, piękne wodospady, lasy, będą błotne wulkany, krajobrazy jak z innej planety. My jesteśmy zachwyceni, no a poza tym będą dzikie zwierzęta. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i lecimy! Misio też budzi za pyszne śniadanie? Tak, muszę wypić kawkę i się umyć. No dobrze. Bo się nie myłem. No to. Bo razem po bułki. No i witamy, witamy. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Pokażę Wam na mapce, gdzie jesteśmy. Zmieniliśmy stan. Jesteśmy w stanie Idaho. Koniecznie nadróbcie poprzedniego vloga, ponieważ tam przyjechaliśmy właśnie z Salt Lake City, z Utah, dokładnie tutaj. Jesteśmy w naszym butikowym hotelu, tak można go nazwać. Jest to takie osiedle pięknych domków. Też robiłam room tour w poprzednim filmie i naprawdę jest tu wspaniały klimat. Jesteśmy z Ewą i z Maćkiem zachwyceni, jak to wszystko jest tutaj zaprojektowane. No i jedziemy dzisiaj pierwszy dzień w parku Yellowstone. Właśnie wyruszamy. Jesteśmy w drodze. W większości Park Narodowy Yellowstone w 90% około jest na terenie stanu Wyoming. A teraz, żeby do niego przyjechać, jedziemy jeszcze przez Montanę, więc zaliczamy trzy nowe stany w trakcie tej naszej tutaj przygody. Gdzie są Starbucksy? No właśnie, gdzie są Starbucksy, gdzie są kubki? Jeżeli chodzi o nasz nocleg, to on jest super, ale nie jest tak bardzo blisko parku. Można tak naprawdę spać na terenie parku Yellowstone. My mamy tutaj godzinę chyba do pierwszego wjazdu, nie? Mamy godzinę do wjazdu, a półtorej godziny do punktu, do którego jedziemy na początek. Są różne możliwości spania w parku, są tam jakieś hotele, jakieś domki i tak dalej, ale my się za to wzięliśmy za późno, bo niby jest zalecenie, żeby pół roku wcześniej już kupować nocleg w parku, a my pół roku wcześniej tu kupowaliśmy bilety na samolot, więc jeszcze nie ogarnialiśmy nawet planu podróży. Nie jest to dla nas problem, żeby też tą godzinkę, półtorej przejechać. Obszary są tutaj fajne, głównie mamy las, widzieliśmy krowy, konie. Dużo koni, ale mamy nadzieję dzisiaj zobaczyć więcej zwierzyny w parku, bo zwierząt tu jest dużo. Co byście chcieli najbardziej zobaczyć? Miśki. Łosia. Jelenia. Ale tego z rogami. Tego z rogami. No i chipmunki oczywiście, bo już wszędzie były, to żeby tu też były. No i jakiegoś bizona, żeby nam jeszcze raz przeszedł przez drogę. Wjeżdżamy! Ewa, to może ty tym razem to powiedz, jako już tradycja. Przypominam, że my wjeżdżamy do parku mając kartę roczną, zakupioną za $80. Możecie ją kupić w każdym parku narodowym i ona was upoważnia jeden samochód do wjazdu właśnie do parku. Możecie oczywiście kupić też takie wjazdówki na jeden park, one wtedy zazwyczaj są na 7 dni i kosztują między 30 a 35 dolarów jednorazowo. Wjechaliśmy do Wyoming. Większość parku, tak jak Sonia mówiła, jest właśnie w tym stanie. Mamy jeszcze godzinę niby do naszego punktu, myślałem, że mniej będzie. No ale co zrobić, jedziemy. Pierwsze napotkane zwierzę, bizon. Nie wiem, czy go widać, bo jest pod słońce, ale widać go, idzie. Przeszedł na drugą stronę ulicy. No i dojechaliśmy. My chcemy sobie tak rozłożyć wszystko na części, ponieważ będziemy 4 dni w Yellowstone. Dlatego chcemy po kolei w każdym dniu różne atrakcje zaliczać. I tak naprawdę, żeby to nie było wszystko tak, wiecie, na wariackich papierach, tylko na spokojnie. No i dzisiaj mamy już swój szlak zaplanowany. Zaczynamy od jednej z najważniejszych atrakcji, o której zaraz powiemy. No ale ogólnie, jeżeli chodzi o park Yellowstone, jest uznawany on za najstarszy park narodowy na świecie. Jest parkiem narodowym od 1 marca 1872 roku. Nie ma co ukrywać, że jest to jeden z najbardziej znanych i obleganych parków narodowych na terenie Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę w ogóle na świecie. Miliony turystów tutaj rocznie przyjeżdżają. Najbardziej oblegane miesiące to oczywiście lipiec i sierpień, bo w parku panuje taki klimat, że tak jak widzicie, my jesteśmy tutaj we wrześniu, a jest tylko kilka stopni na plusie i jest dość zimno, więc jeżeli chcemy załapać się jak najlepszą pogodę, to trzeba tu przyjechać oczywiście latem. Trzeba jednak się przygotować na to, że ludzi będzie dość dużo, robią się korki. Dzisiaj największe korki na ulicy robiły się
przez na przykład bizona, który przychodził przez ulicę, każdy chciał mu zrobić zdjęcie, każdy się zatrzymywał. Cały Park Narodowy zajmuje powierzchnię prawie 9000 km kwadratowych, więc jeżeli chcemy zobaczyć nawet jego największe atrakcje, to trzeba sobie zaplanować tu kilka dni, ponieważ te odległości są dość spore. Cały teren parku usytuowany jest na takim rozległym, wulkanicznym płaskowyżu. 10 km pod powierzchnią Ziemi znajduje się ogromny superwulkan i jest tam kilkudziesięciokilometrowa komora pełna magmy. No i są różne teorie, że kiedyś jakby to wszystko tutaj wybuchło, jakby to wszystko wywaliło, to mogłoby to tak naprawdę spowodować ogromną katastrofę dla ludzkości i całe Stany Zjednoczone i Kanada mogłyby nawet zniknąć z powierzchni Ziemi. No a teraz jesteśmy przy jednej z największych atrakcji parku, jak i największej, czyli przy gejzerze Old Faithful. No tak jak Sonia wspomniała, tutaj jest super wulkan, co znaczy, że bulbuje magma. No i ta magma podgrzewa wodę. Gejzer to nic innego jak gorące źródło, które po prostu ma bardzo wąskie ujście, czyli jest magma, tu jest magma, tu jest komora, tu jest woda. Ta woda się nagrzewa na samym dole, powoduje, że wydziela się bardzo dużo pary i zaczyna wzrastać ciśnienie bardzo mocno. Są gejzery, które mają dość regularne wybuchy, jak na przykład Old Faithful, teraz około między godzina a godzina półtorej on wybucha, ale są takie gejzery, które wybuchają między na przykład 4 godziny a 22 godziny i również ujście, czy ten długość tego wybuchu jest różna, ona może trwać kilka minut, a są też takie, w których trwa na przykład kilka godzin, także tych gejzerów tutaj jest 500, każdy jest inny, no i można sobie planować wycieczkę oczywiście szukając wybuchu. No i tak jak Ewa mówiła, my czekamy na tą erupcję gejzera, mamy około jeszcze godzinę, więc idziemy się tutaj poprzechadzać wokół, bo tutaj jest fajna zrobiona taka ścieżka, no i w ogóle tych gejzerków tutaj jest więcej, poza tym najbardziej znanym Old Faithful, ale mamy chwilę, więc idziemy na spacer. Zobaczcie, tutaj mamy takie pierwsze gorące źródło na naszej trasie, jest piękna, przejrzysta, niebieska woda, paruje, super to wygląda. No nie, to są takie rzeczy, że my naprawdę nie widzieliśmy takiego krajobrazu wcześniej. Średnia temperatura tego tutaj źródełka to 88 stopni Celsjusza, więc gorące. Wow, i tu kolejne. Tam leży jakaś kupa, jakieś zwierzęcie. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Czad! Zobaczcie, tutaj już ludzie się zbierają, w tym moi ludzie. I wiele innych osób. I czekamy na erupcję. Wciąż czekamy na erupcję, ale chyba coś powoli się dzieje, bo jakby tego dymu było trochę więcej, ciężko powiedzieć. Pierwszy raz gejzer widzę. Co i tyle? Dawaj bardziej. Pójdzie. To należy para. Dalej, dalej. Nie, była już woda, nie? Było to woda. Teraz musi być. Nieśmiało. No i wybuch, słuchajcie. Ile tu staliśmy? Prawie godzinę chyba. Prawie godzinę, ale jest. Jak tam wrażenia? No, długie oczekiwanie. No i w końcu była ta erupcja, ale były takie preerupcje w międzyczasie. Tak, taki czas, tak woda i już... On się bawił z nami, bardzo się z nami bawił. Mamę oszukasz. Ojca oszukasz, ale natury nie oszukasz. Dokładnie tak. Generalnie jak jesteście w tym parku, no musicie, to jest must see, zobaczyć ten wybuchający gejzer, bo on jest przewidywalny, tak? Możemy tu po prostu przewidzieć i na niego poczekać, ale... Warto sobie zająć dobre miejsce do czekania. Stanąć sobie gdzieś tutaj przy tej trawce i czekać, pozostaje czekać, ale było fajnie. Byłyśmy się z Ewą przebrać, mamy swoje płaszcze dementora, ponieważ czasem zawiewa, jest dość zimno, ale się śmieje z Maćka, bo sobie wziął kawkę i na razie co dzisiaj zobaczył to ten gejzer i mówi,
super w tym Yellowstone, bardzo mi się na razie podoba. Tak, mi się? No super, kawka, gejzer, co więcej dużo się poczęło. Bajgla sobie zjadłeś tego, co zrobiliśmy tak, rano. Tak, i jeszcze bizona widziałem. No to, no co, no. Wiecie, jakbym był na jeden dzień, to może wtedy bym trochę żałował, nie? No bo jednak trochę czasu na ten gejzer trzeba poświęcić. Ale jeszcze tu mamy 3 pełne dni, które mają być lepsze pogodowo nawet. Może ten ostatni będzie trochę gorszy. Więc jestem pełen nadziei, że tutaj zobaczę jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy i tak właśnie na chillu sobie pochodzę z kawką w ręku. Będzie korek? Trudno, postoję. No i my się teraz przechadzamy na Upper Geyser Basin i tu jest dużo gejzerów. Ale zapaszki są też tu niezłe, daje siarą, czyli zgniłym jajem. To wygląda, słuchajcie, dziwnie, jak jakaś taka maź, jak jakiś taki grzyb. O, jak zajechało. Ciekawe. Tu jesteśmy przy Beehive Geyser, zobaczcie, jak on fajnie wygląda. To jest jeden też z takich bardziej spektakularnych gejzerów tutaj w Yellowstone, ale on nie jest tak regularny, jeżeli chodzi o erupcję. Może być na przykład co 10 godzin, ale może być ta erupcja co 5 dni również, więc no, ciężko trafić. O, to jakie, zobaczcie, zielone, jak Władcy Pierścieni. Nie no, słuchajcie, tutaj te krajobrazy i to, co widzimy, to jest coś tak dziwnego dla nas, że no takich rzeczy się na co dzień nie widzi, że... Jakbyśmy byli na innej planecie. Tak, jakbyśmy byli na innej planecie. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Ale tam pryska, jak się w wannie kąpię. No i... no tak. No. Co ty tam robisz w tej wannie? Wow. Ale daje. Zaraz nas obleje. No i tutaj akurat ten basen, zobaczcie, ma takie też różne kolorki, się mienią. I podobno są one spowodowane przez mikroskopijne formy życia tutaj, o których naukowcy na razie wiedzą niewiele. One żyją w warunkach, które są zabójcze dla człowieka. Dla człowieka, dla zwierząt, dla wielu innych organizmów. My tu gadu, a nie zauważyliśmy, robimy zdjęcia tych basenów, że tam za drzewami stoi bizon i sobie coś wcina, nie wiem, czy go widać. Wielki, w ogóle te bizony tutaj są większe niż te wczoraj na Salt Lake. Ostatnia erupcja, listopad 2023. Jesteśmy przy Prawie Giant rok. Geyser, jakiś inny tutaj, ale cały czas tu się dzieje. Bulbulatory tu są. No i to też, jak jest aktywny gejzer, to jest jednym z największych na świecie. Ale nawet jak on teraz nie ma tej erupcji, to i tak zarąbiście wygląda, nie? No. Budzi respekt. Budzi respekt, tak. A tu, słuchajcie, Grotto Geyser i kolejny daje i wodą, i parą. Zarąbiście to wygląda. Castle Geyser. Zobaczcie, jak tu daje. O kurde. W ogóle śmiejemy się, że tu będąc na tych gejzerach cały czas ma się takie FOMO, bo nie wie się, kiedy kolejny wybuchnie i ludzie tam czekają, nic tam się nie dzieje, a tu też wybuch, więc biegniemy tu i cały czas ma się FOMO, bo człowiek się boi, że coś go ominie. Kupiłem sweter, taki już świąteczny trochę. Yellowstone National Park i bizony. Misiu, ile już rzeczy kupiłeś na tym wyjeździe ubraniowych? To jest piąta, licząc z szapką, którą mam na głowie. Bo tu muszę się pochwalić, że to jest też stylizacja już kupiona... W Colorado. W Colorado. Myśleliśmy, że to będzie taki krótki spacer, a parę godzin nam to zajęło. Z tym, że właśnie jeszcze trzeba czekać na różne wybuchy, albo się myśli, że zaraz coś może wybuchnąć. Tam jak się wchodzi na po jednej stronie jest taka tablica i tam jest napisane, ile razy dziennie te gejzery wybuchają i mniej więcej o których godzinach, ale wiadomo, to by trzeba bardzo dobrze to wszystko wycyrklować, żeby wszystkie je zaliczyć, ale jesteśmy usatysfakcjonowani, co? Zdecydowanie. Maciek dziś rano poszedł po bajgle obok naszego domku. Ewa je tutaj przyrządziła. To jest ewenement Amerykanów. Nie potrafię zrobić zwykłego, dobrego chleba, ale wszystkie inne wypieki, nie problem zrobić pysznego bajgla i inne rzeczy, nie? Jedziemy teraz w inną miejscówkę, a po drodze taki ziomeczek tutaj, zobaczcie, przy drodze zaraz. One w ogóle naprawdę są większe, te bizony, niż te na jeziorze. Boże, jaka wielka głowa włochata. I te rogi. Hit.
jesteśmy na środkowych gejzerach, tak, gdzie jest taka fajna rzecz, pocztówkowa wręcz, Grand Prismatic Spring. Tutaj blisko przejeżdżaliśmy obok też Biscuit Basin i to jest miejsce, w którym kilka tygodni temu, w lipcu, doszło do eksplozji. Wywaliło część tego, czyli takiej ścieżki, po której się chodzi. Wyrzut był takich kamieni wielkości grejpfrutów. No i niestety ten obszar jest teraz zamknięty, bo jest właśnie niebezpieczny. Na szczęście nic nikomu się poważnego nie stało, ale widzicie, to pokazuje, jaki to jest żywioł i że niektórych rzeczy też się tutaj niestety nie da przewidzieć. To jesteśmy tu, będziemy wchodzić do głównej atrakcji tych basenów. Tutaj zobaczcie, jaki krater z gejzerem, ale my idziemy dalej. Około 1880 ten gejzer wybuchł do 300 stóp wysokości i ta siła spowodowała właśnie ten krater. Ale to wygląda, co? No niesamowite. Niebieski to jest najcieplejsza woda, tam żyją te mikroorganizmy. One odbijają i żywią się jakby światłem słonecznym, dlatego też są tak wielobarwne. Im bardziej niebieskie, tym cieplejsza woda, im bardziej brązowe, tym woda zimniejsza, ale zimniejsza też znaczy ciepła, bo to jest około 35 stopni, a ta najcieplejsza to jest około stówki. Przed chwilą byliśmy tam na dole, no ale stwierdziliśmy, że fajnie będzie jeszcze zobaczyć ten obszar z góry. I tu jest specjalny overlook, taki punkt widokowy. Musicie się zatrzymać na parkingu Steel Bridge Pool i stamtąd około kilometra podejść, troszkę tu na końcu już pod górkę i mamy piękny widok. Teraz jest bardzo ładne słońce. No i rzeczywiście te kolory mamy różne. Takie trochę pomarańczowe, trochę takie turkusowe. Bardzo ładnie to wygląda, ale wydaje mi się, o jakiejkolwiek porze dnia i porze roku tu nie będziecie, to te kolory będą trochę inaczej wyglądały. No i wiadomo, światło jak pada, to też ma znaczenie. To był chyba ostatni nasz punkt na dziś, ale spokojnie, mamy jeszcze kilka dni. Jutro kontynuacja na pewno w tym filmie naszych przygód w Yellowstone, ale jedziemy na jedzonko teraz. Ciekawe, co zjemy. No ciekawe, czy steka, burgera, frytki? No i tak jak mówiłyśmy, dieta burgerowa trwa. Jesteśmy w fajnym miejscu, nazywa się Theodore's Burger, czyli Theodore Roosevelt's Burger. Theodore Roosevelt był prezydentem, który był bardzo zaangażowany w ochronę środowiska. Dzięki niemu powstało wiele rezerwatów przyrody, powstały parki narodowe, a w Yellowstone sam prezydent był, 2 tygodnie tu przebywał, miał wiele tutaj przemówień, robił wiele ciekawych rzeczy. Nawet mamy piwko, które się nazywa Teddy Roosevelt. No i mamy burgerki. Mój się nazywa The American, a Ewa twój? To co, próbujemy od razu. Mój? The President. The President. Ale ja się boję go chwycić, bo ja uważam, że tutaj... To może być masakra. Dużo sosu na pewno. To może się wydarzyć coś dziwnego, jak ja to będę gryzła. Ale mięso dobre, soczyste. Tak. Trochę za dużo tego sosu. Muszę więcej pojeść, ale jest potencjał. Burgery jedliśmy lepsze już na tym wyjeździe. Tutaj jest dobre, soczyste mięso, tak jak Sania mówiła. Bułka jest taka sobie, ona jest dość taka suchawa. Ja mam takie dziwne dodatki, bo wziąłem sobie wersję z masłem orzechowym i jadłem parę razy w życiu fantastyczny burger z masłem orzechowym. A tutaj jest ono praktycznie niewyczuwalne, no i troszkę pod tym kątem szkoda, ale fajna miejscówka. Myślę, że te takie najbardziej podstawowe burgery, czyli ten, który zamówiła Sonia, gdzie są po prostu takie klasyczne dodatki, to chyba najlepszy wybór tutaj. W ogóle Maciek mnie uświadomił, że my się zatrzymaliśmy teraz po drodze do tej knajpy w Montanie. Więc zjedliśmy posiłek w Montanie, więc byłyśmy w Montanie, więc możemy kupić kubek ze Starbucksa Montana. No bo to już, po prostu jak my tu już zjedliśmy burgera, to znaczy, że już. Tak jest. To jest stan. Co jeszcze zrobimy w Montanie? Pójdziemy do sklepu? Możemy pójść do sklepu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo zimno. Ile stopni? 2 stopnie, przymrozek w nocy był, szyby zamarznięte w autach, a my nawet nie mamy tego. O kurde. Skrobaczki. No, ogarniemy. Co kupiłeś? Bajgle, cream cheese, 6 bajgli, tak jak wczoraj, 3 na śniadanko, 3 na później. Biedny, zamarznięty miś. Tak. You take the house, I take the car, I'm leaving town, I'm going for. No i ekipa ruszyła, Yellowstone dzień drugi, no i jedziemy do naszego pierwszego punktu,
na pierwszy plan będzie kanion i mamy nadzieję piękne wodospady. Jesteśmy już na miejscu, ale zeszliśmy jeszcze do Visitor Center i tutaj do sklepiku i na jutro kupuję sobie taką bluzę. Jest duża, ale ja lubię takie oversize'owe z napisem Yellowstone, więc będzie idealna. Tutaj nie ma Starbucksa i nie ma kubka Yellowstone, ale w sklepiku były kubki, które niemalże, no, praktycznie kopiują kubki ze Starbucksa i bierzemy sobie właśnie Yellowstone National Park i jeszcze taki z misiem. Więc nie jest to kubek Starbucksowy, ale idealnie będzie pasował do naszej kolekcji Starbucksowych. Jechaliśmy przed chwilą i stał się hit. Widzieliśmy kojota. Zastanawialiśmy się chwilę, czy to wilk, czy to kojot. No i oczywiście byliśmy bardzo podekscytowani. Nie spodziewaliśmy się dzisiaj kojota. Bardziej się rozglądamy za innymi zwierzętami. Widzieliśmy kilka pojedynczych bizonów po drodze. Z tego w ogóle, co czytałam, to bizonów jest tu prawie 5000 w całym parku. Ale może jeszcze jakiś inny gatunek uda nam się dzisiaj gdzieś zobaczyć w parku. Jesteśmy tu i idziemy na razie tu, a potem zobaczymy po prostu. Możemy tu. Tam pewnie pojedziemy bardziej. I później z drugiej strony. Yellowstone Grand Canyon to kolejne takie symboliczne miejsce w parku. Kolejna taka wizytówka parku Yellowstone. No i tutaj mamy bardzo dużo fajnych punktów widokowych na wodospady, więc my sobie zaczynamy teraz szlak i będziemy się zatrzymywać na różnych overlookach. Uwaga! Patrzcie to! Jeszcze tworzy się tu tęcza. Jest tu naprawdę niesamowicie. Widzimy cały kanion i widzimy wodospad z góry. Ta woda tryska, jakby po prostu ktoś jakiś kurek odkręcił. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, a widziałam trochę wodospadów w życiu. Robi to naprawdę ogromne wrażenie. No i jeszcze jest ten efekt, tutaj na skale pojawia się tęcza, więc wygląda to po prostu przepięknie, jak słońce pada w różnych miejscach. Do tego unosi się jeszcze ta para po prostu z tej wody. No jest to jakiś taki nieziemski krajobraz. Jak poszedłem tam, gdzie przed chwilą Sonia opowiadała i pierwszy raz wyjrzałem, to bardzo się przestraszyłem. Z jednej strony byłem zachwycony widokiem, a z drugiej strony było takie... i się odsunąłem. Tutaj jest mi lepiej, zdecydowanie. I tutaj jest ta krawędź wodospadu. I to wygląda jak w tych bajkach, kreskówkach, filmach, że ktoś płynie jakąś tratwą czy łódką i nagle pojawia się właśnie ten wodospad. Taki krajobraz. No, albo ktoś zawsze bohatersko się czegoś złapie i zatrzyma tą tratwę czy łódkę. I teraz jesteśmy na Red Rock Point. Zobaczcie, widzimy wodospad typowo za nami. Jest głośny, wieje tu niemiłosiernie, ale widoki są przepiękne. I will find you in the evening, alone inside your beat up shirt. Chyba zasłużyliśmy na batonika. Poproszę batonika. Może być crunchy peanut butter. A ja bym ten white chocolate spróbował. Trochę żeśmy spalili, bo pod te wodospady to nie była taka łatwa droga. Trzeba było zejść na dół, ale potem trzeba było wejść do góry. Na dół więc... fajnie. Tak, na dół fajnie. Zawsze miejcie przy sobie jakieś przekąski i oczywiście dużo wody. Teraz właśnie pojedziemy tu, a potem jeszcze pojedziemy tu. Na Artist Point idziemy. Zobaczcie, znowu tęcza. Rainbow. Ona wygląda w ogóle jakby tak wypływało. Tak, no. Taki język tęczy wychodzi. Wow. No i słuchajcie, jesteśmy w kolejnym pięknym viewpointcie, Artist Point, ale jest to widok, który naprawdę mógłby być namalowany przez jakiegoś artystę. Jest to po prostu żywa scena na jakiś obraz natury. Widzieliśmy ten wodospad i kanion z wielu perspektyw, bo tak naprawdę cały kanion to około 20 mil. W przeliczeniu to jest takie 32 km. W niektórych częściach kanion ma nawet 360 metrów głębokości i tak naprawdę on się cały czas rozwija, rozbudowuje. To jest cały czas żywy organizm i tam cały czas się dzieje, te kolory się zmieniają. I
ten korytarz jest kontynuowany. Kanion powstał najprawdopodobniej w miejscu, w którym kiedyś był krater. Ta lawa, która znajduje się pod ziemią, wybuchła, no i wtedy właśnie stworzyła ten ogromny krater. Warto sobie zrobić właśnie taką wycieczkę jak my i zatrzymywać się w tych różnych punktach. Niektóre wymagają trochę podejścia. Trzeba na przykład podjechać na parking i potem zrobić sobie taki spacer w dół. W dół się schodzi w miarę ok, trochę potem trzeba podejść po prostu pod górkę, ale jeżeli macie w miarę ok kondycję, to nie powinno być problemu. No i naprawdę zobaczycie ten kanion i wodospad z wielu stron. Jedziemy przez dolinę i słuchajcie, korek, bo jest tu stado bizonów. Mamy w ogóle teorię, że to są bizonice z dziećmi, a te bizony ojcowie to są samotnikami, ale no wchodzą tutaj na drogę i blokują ruch. Ale zobaczcie, są też malutkie i sobie tutaj jedzą trawkę. Dzień dobry. No takie trochę mniejsze niż ten, co wczoraj widzieliśmy, nie? Nie ma co ukrywać. Największe szczęście na razie na tym wyjeździe to mamy do bizonów. Mówiliśmy, że w Yellowstone głównie widzimy bizony takie osamotnione, no to teraz widzieliśmy stado. Jak tam? Zadowolony, że znowu widziałeś bizony? Chciałbyś coś innego zobaczyć w końcu? Chciałbym... O czym marzysz? O niedźwiedziu. O niedźwiedziu, ale co jeszcze byś chciał zobaczyć? Łosia. No ja też. Albo jelenia, ale z takimi wielkimi rogami. Bezrogowe to już mnie nie interesuje. Ale jakkolwiek słodkie bizony się nie wydają, pamiętajcie, trzeba zachować odległość i uważać, ponieważ one są szybkie, mimo że wyglądają na takie kloce. Strasznie tu śmierdzi. I to nie od bizona, który tu stoi przy naszym samochodzie. To jest bizon. Zaraz usiądzie w naszym samochodzie, który stoi tutaj. Podwieziemy. Jedziesz z nami na chatę? Zająłby całe auto. Bulbujące błoto to jest. Czyli tutaj jest oczywiście woda zmieszana z ziemią, ale tej wody wcale nie ma tak dużo. Bo tutaj część tej ziemi jest rozpuszczona przez kwasy, które się znajdują w tej wodzie i w tej ziemi. Głównie czujemy tutaj siarkowodór, dlatego śmierdzi starym jajem. Para, która cały czas jest pod nami, ona paruje i podgrzewa to błotko. No i tak sobie tutaj siareczką bąbluje. I no niektórzy, tak jak Maciek, nie mogą tego zapaszku znieść. To miejsce nazywa się Dragon Mouth, no i jest to tutaj odór z pyska smoka, jak w Shreku. Już wiemy, jak się osioł czuł, jak mu smoczyca tak dmuchnęła tym serduszkiem, a on tam Ale i tak się zakochał. No i tak się zakochał, no. Tak czasami ten oddech nie ma znaczenia. Przyjechaliśmy nad jezioro Yellowstone Lake. Jest to największe wysoko położone jezioro w Stanach. Jest to kolejne jezioro na naszej trasie, które wygląda jak morze bardziej niż jezioro. Mewy latają, są fale, z tyłu w ogóle są piękne wzgórza, więc tutaj widoki są cudowne. Wyjechaliśmy z jeziorka. Jest strasznie pod słońce akurat, ale zobaczyliśmy pięknego jelenia rogacza. Stoi. Patrzy się na nas. Jezu, myślę, że on ci też przypomina pole. Bo mi trochę tak. Przechodzi przez ulicę. No pa, piękniejsiu. Dobrze, że cię zauważyłam. Kolejny. Ostatnia atrakcja na dziś to West Tamp Geyser Basin, czyli kolejne gejzery, kolejne gorące źródła tuż nad samym jeziorem Yellowstone. Wygląda to niesamowicie. Fajnie, bo to jest coś, co widzieliśmy wczoraj, ale w całkiem innym krajobrazie, bo za nami jest ogromne jezioro, woda paruje, zapaszki też są niestety. My się tutaj przejdziemy i ruszamy na obiad, na kolację, do sklepu. Wyjdzie trochę w praniu. Wyjeżdżamy i jest korek. Jak myślicie, z jakiego powodu? Pewnie bizon. Na 100% jest to bizon. Bizony powodują korki w tym parku. No i nasz inside joke, śmieszny tylko dla nas, jest taki, że jak widzimy
znowu korek, to mówimy: ludzie, bizona nie widzieliście, ile można bizona oglądać, a sami jak pierwszy raz widzieliśmy bizona, bo niektórzy to na pewno widzą pierwszy raz, byliśmy bardzo podjarani i pierwsze zdjęcie bizona zrobiliśmy na Zoomie chyba plus 10, wyglądało jak zrobione żelazkiem, a i tak byliśmy podekscytowani. A teraz to już tacy starzywy jadacze, bizony nam z ręki jedzą. Ale no korki się robią, jedziemy wolno, no bo jak bizon sobie idzie, no to wszyscy się zatrzymują, robią sobie zdjęcia i tak dalej. A my zawsze liczymy, że to może nie będzie w końcu bizon, tylko na przykład to będzie łoś. I bizony mają w nosie korek. Tak, bo bizony w ogóle mają parcie na szkło, stwierdziliśmy. One tu najprędzej się pokazują do obiektywów. No i kolejny dzień w Yellowstone za nami. Był duży korek. Jak się okazało, najpierw przez jednego jelenia, a potem przez trzy jelenie w wodzie. Ludzie się zatrzymali, żeby je oglądać. A my przez to jechaliśmy 40 minut dłużej. Tak, ale jesteśmy w zarąbistym miejscu z klimatem. Maciek już nam je zapowiedział. Będzie super miejsce z klimatem. Mamy do wyboru dwa miejsca. Grill albo miejsce z klimatem. I wybrałyśmy miejsce z klimatem. Miejsce z klimatem. I jest to Buffalo Bar. Można tu zjeść, wiadomo, burgery, steki, dania mięsne, amerykańska kuchnia. Niestety jest tu również klimat myśliwski, wypchane zwierzęta, między innymi takie, które widzieliśmy dzisiaj w parku. Ale jest to typowo bar zrobiony właśnie w stylu parku Yellowstone. Karta nawiązująca do Yellowstone, wystrój nawiązujący do Yellowstone i tak dalej. Połowa ludzi tutaj ma bluzy Yellowstone. Przy naszym stoliku również są takie osoby. Zamówiliśmy oczywiście dania mięsne, ale na przystawkę mamy takie chipsy brukselkowe. Dobre. Dobre. Brukselka... One smakują jak najlepsza część właśnie brukselki, jak zamawialiśmy brukselkę, to te spalone liście. Mhm. Najlepsze. No i śmieszna sytuacja, bo tam jest taka szafa grająca. No, gdzie można wybrać sobie muzykę, my z Ewą bardzo lubimy to robić. I jak widzieliście film z Nowego Orleanu, to tam właśnie się taką maszyną bawiłyśmy. Zabawiłyśmy się wtedy. No i podchodzimy do Maćka i mówimy: masz dolara? A on tak: mam, ale potrzebuję na pranie. No i nam nie dał, bo on naprawdę jutro robi pranie rano i musi mieć drobne. Ale lałyśmy z tego, że tak jak takie dziecko w podstawówce, to nie chce złotówki pożyczyć na chipsy, bo na bułkę musi mieć. Drożdżówkę. No więc... To będzie też wasze pranie. No to będzie no też tak, nasze pranie. Ale... Ale muzykę też byś wiesz jak jest. Czekamy na dania główne. No i przyszły nasze dania główne, którymi się będziemy dzielić, ale tak, tu jest stek, ribeye z ziemniaczkami w sosie. To jest, są też ziemniaczki, jest taka... Potros. No taki... I na tym jest takie długo gotowane mięso. Ja mam bułkę. Pulled porkiem. Jeszcze na tym wyjeździe nie jadłem pulled porka, więc sam raz. Jedzenie bardzo dobre. Niby znowu mięso, czyli to co od 2 tygodni jesteśmy na diecie mięsnej. Trochę takie słodko-mięsne sosiki, ziemniaczki, takie pire ziemniaczane. Trochę nam się kojarzy z takim domowy obiadek. Bardzo dobrej jakości jedzenie, dobrze przyrządzone, więc jak będziecie w Yellowstone, polecamy. Padajcie. No i znowu jesteśmy w stanie Montana. Aha. Montana dobrze karmi. A Idaho dobrze śpi. A w Idaho śpimy, w Montanie jemy, a Wyoming zwiedzamy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. To jest pierwszy odcinek z Yellowstone. My kontynuujemy naszą przygodę w Yellowstone. Będziemy tam jeszcze 2 dni. Będą świetne widoki, super miejsca. Mam nadzieję, że kolejne zwierzątka na naszej drodze. Więc zasubskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie ominąć. Zostawcie łapkę w górę. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo tam wyróżniałam wszystkie relacje z tych miejsc. No i jeżeli macie jakieś pytania o Yellowstone, oceny, o jakieś praktyczne wskazówki, to pytajcie w komentarzach. Będę odpowiadać teraz, ale też możliwe, że po tej podróży, jak po każdej poprzedniej, zrobimy sobie takie Q&A. No a teraz, pa pa!